którzy będą mogli skorzystać z programu, wynosi 250. Realizacja programu przewidziana jest wstępnie na 3 lata, to jest 2016, 2017 i 2018. I z innych rzeczy, w ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty konkurs na dyrektora zespołu szkół w Rydlicach oraz dyrektora zespołu szkół w Lubczy. Konkurs w Rydlicach został ogłoszony, bo powstała nowa jednostka w miejsce szkoły podstawowej i gimnazjum, a w Lubczy, ponieważ termin zatrudnienia dyrektora już ten pięcioletni uległ, już się przedawnił, w związku z powyższym należało zrobić konkurs, bo tam był dyrektor z powierzenia. I tak na stanowiska tych dyrektorów wybrano w Rydlicach panią Agatę Sus, w Lubczy panią Barbarę Golec. I teraz tak, w okresie międzysesyjnym z tych spraw inwestycyjnych między innymi zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy, zmiany sposobu użytkowania części budynku Perła Lubczy z przeznaczeniem na powiększenie remizy. Po tym banku tam w Lubczy trzeba to przystosować do tego, aby był garaż. Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Małopolskie Remizy w kwocie 37 828 zł. I do tego żeśmy remontu przystąpili. Chcę powiedzieć, że jest to największa przyznana kwota w województwie z tego programu. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy stadionie w Joninach w zakresie kosztorysu i przedmiaru robót. Niebawem zostanie wszczęta procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszono przetarg i otwarto oferty na sporządzenie kosztorysu dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia dla inwestycji pod nazwą wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych dla budynku publicznego gimnazjum nr 1. W Rydlicach tam chodzi o tą konstrukcję stalową. Następnie otwarto oferty przetargu na sporządzenie kosztorysu i przedmiaru robót dla budowy altany z miejscem do grillowania w Rydlicach. Następnie to służy po temu, żebyśmy złożyli fiszkę o środki europejskie. Musimy te projekty, które są, musimy aktualizować, ale też, żeby potem określić kwoty i abyśmy mogli aplikować o środki. Otwarto oferty w przetargu na sporządzenie kosztorysu i przedmiaru dla inwestycji przebudowa instalacji kotłowni budynków w Joninach. Pamiętacie, mieliśmy tam starą dokumentację, ją trzeba było znowelizować. Ogłoszono przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowa kompleksu rekreacyjnego zarasowej, to jest ta kwestia tego budżetu obywatelskiego, części 7. Nadal na bieżąco wykonywana jest aktualizacja dokumentacji projektowej dla sali sportowej pasywnej w Lubczy, polegającej na uzyskaniu uzgodnień, postanowień, decyzji w terminie do 5 maja. Aktualizacja projektu powinna zostać zakończona. Z początkiem maja planuje się wystąpienie do starostwa wnioskiem o pozwolenie na budowę. W dniu 15, przy tych salach pasywnych rozmawialiśmy też przy okazji zebrania w Bistuszowej i myślę, że też będziemy chcieli w jak najbliższym okresie aktualizować. Zostały wydatkowane pieniądze na sale pasywne w tamtej kadencji i uważam, że pieniądze, jak są wydatkowane, trzeba je jakby kontynuować. Tu będziemy czekać tylko z jakich środków i czy będą środki możliwe na pozyskanie, aby z Unii Europejskiej, aby te inwestycje w jakichś tam latach krótszych czy dłuższych, ale jednak wykonać. W dniu 15 kwietnia złożono wniosek o pozwolenie na budowę dotyczącą przebudowy szkoły w Joninach obejmującej
adaptację części budynku na przedszkole, czyli całość tych dokumentacji złożyliśmy. Mam nadzieję, że w ciągu 2 miesięcy sprawa będzie załatwiona i będziemy mogli przystąpić do przetargu na wykonanie tego remontu, bo zapisy dzieci do przedszkola w Joninach już się odbywają. I tutaj mamy taką nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi, zwłaszcza, że tych dzieci jest dość dużo we wszystkich miejscowościach, które chcą skorzystać z usług przedszkola. Opracowano dokumentację do przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na inwestycji odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o numerze administracyjnym 457. Czyli mówimy o tej ochronce, dziękuję, i która jest realizowana też z budżetu obywatelskiego, tam ta dokumentacja. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowa chodnika przy drodze powiatowej 1387 Tarnowice Żurowa Łupiny dla Lasowa. Czyli to otrzymało. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Chcemy ten szok umiejscowić na naszym terenie, bo wiecie, że on jest na terenie SKR-u i płacimy za wynajem. Zrealizowano dostawę i podpisano umowę na rozwóz kruszynu łamanych na potrzeby gminy. To Państwo sołtysowie już wiedzą o tym. Zdaje się, że już trwa wywożenie, czy jeszcze nie? Nie. Jeszcze nie, ale jesteśmy zwarci, gotowi. Jakby nie padało, to będziemy pewnie z tym ruszać. Wykonany został projekt organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia przystanków autobusowych na drodze powiatowej Zalasowej Centrum. To jest projekt, który przewiduje, że autobus z Lubczy będzie mógł się zatrzymywać na placu Maryjnym, dołożąc ludzi do szkoły, ośrodku. Tam nie było możliwości zatrzymywania się, a w drugiej stronie dla wysiadających obok posesji pana Kazimierza Lewickiego, byłego sołtysa. Tam jest tylko prosta. Najlepiej by był, gdyby ten przystanek był w centrum, ale tam są takie zawirowania, że tam się nie da w tą stronę Lubczy, żeby tam ktokolwiek wyraził zgodę na posadowienie przystanku. Wymieniono przez przepusty pod drogą w Ryglicach zjazd z Mickiewicza na Jastruna. Te wystające tam, Miszowa wie, o co chodzi też. Zlecono wykonanie wymiany przepustów pod drogą gminną na Węgierskiej w Ryglicach i krótką Zalasowej. Ogłoszono zapytanie o ofertę cenową na udrażnianie, konserwację i odtwarzanie rowów. Do starostwa powiatowego w Tarnowie ogłoszony został remont 2 przepustów w Lubczy. Trwa umacnianie rowu przy ulicy Łokietka w Ryglicach. No i trwa oczywiście wykonanie tych przyłączy do wszystkich tych budynków związanych z Jastruna, a także do naszych budynków ogólnie gminnych. Dotyczy to i Lubczy, i Jonin. Tutaj od razu chcę wyjaśnić, że w szkole w Joninach została wprowadzona rura do szkoły, natomiast projekt rozprowadzenia wody jest w tym projekcie dotyczącym przedszkola. To cośmy na komisji mówili. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za sprawozdanie. Proszę o pytania do sprawozdania pana burmistrza. Proszę bardzo, sołtys Wolny Wesoły. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Nawiązując do naszego zebrania, które się odbyło 17 marca, mówił Pan, że udzielił Pan zgody na wiercenie odwiertu ponad 30 metrów w firmie Jabomarmi. Mieszkańcy Woli Lubelskiej są zaniepokojeni tym faktem, że ta informacja po prostu nie była wcześniej upubliczniona w jakikolwiek sposób. Boją się o utratę swoich, powiedzmy, zasobów wodnych. Jest tam z tego terenu, to dla Państwa radnych chciałem powiedzieć,
zaopatrzonych w wodę około 250 rodzin, być może, że więcej. Ja nawiązując do tej sytuacji, kiedy firma Jagomarmi prowadziła badania geologiczne, nawiasem mówiąc, koncesja była blokowana przez ponad 2 lata, między innymi przez sąd administracyjny w Warszawie. Koncesja była naruszona. Na dowód tego, co mówię, mam tutaj przed sobą 2 pisma. A wracając do tego, jakim dobrodziejstwem jest dla nas kokosz, to w dniu 3 marca 2011 roku złożyłem, przepraszam, 14 marca 2011 roku złożyłem pismo do burmistrza Rybic. Przeczytam, ja później te dokumenty Państwu podam do wiadomości. Zwracam się z prośbą o umieszczenie w opracowaniu strategii rozwoju gminy Rybice na lata 2010-2020 ujęć wody pitnej zlokalizowanej na Kokoczu dla potrzeb mieszkańców, jak również jako zabezpieczenie rezerwy dla przyszłych pokoleń. Ponadto proszę o umieszczenie zapisu o lokalizacji wieży widokowej. Szanowni Państwo, te dwie prośby, nazwijmy to, pod sołtysa w imieniu moich mieszkańców zostały w ten sposób zrealizowane, że tak, wieża widokowa została wybudowana, natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie tych zasobów wodnych, które tam są, została z funduszy gminnych przeprowadzone badanie przez doktora Pulita, opracowania te są w zasobach gminy, na koszt gminy oczywiście. Te zasoby ujawniły, te badania ujawniły wielkość tych zasobów i możliwość ewentualnie ilości zaopatrzenia ludności. Wracając do tematu wierceń geologicznych prowadzonych na podstawie koncesji, która uzyskała firma Jagomarmi. Firma moim zdaniem naruszyła tą koncesję i mieszkańcy reagowali w ten sposób, że mieli wiedzę, nie wiem też skąd, jaka była ilość przewidzianych odwiertów. Zgłaszali mi ten problem, ja ten problem zgłaszałem dalej. Przeczytam Państwu, jakie to otrzymałem 2 odpowiedzi. Od dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie i od marszałka województwa Małopolski. Przeczytam jedną i puszczę te dokumenty Państwu do wglądu. To jest bardzo ważne, Panie Przewodniczący. W odpowiedzi na Pana telefoniczną informację dotyczącą przekroczenia ilościowego zakresu robót wykonywanych w ramach koncesji poszukiwań udzielonych przez marszałka województwa Małopolskiego firmie Jagomarmi S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że roboty geologiczne w ramach koncesji poszukiwań udzielonej firmie Jagomarmi S.A. wykonane zostały przez firmę MHGO Dorota i Stanisław Król SC. Rozpoczęcie robót geologicznych zostało zgłoszone do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie pismem z 24 lutego 2011 roku. Z informacji otrzymanej od wykonawcy wierceń wynika, że 1. W ramach koncesji odwiercono 4 projektowane otwory. 2. Kontrolę realizacji warunków koncesji przeprowadzili uważni pracownicy marszałka województwa małopolskiego. 3. Oprócz wierceń wykonanych w ramach koncesji poszukiwań dla spółki Jagomarmi S.A. w pobliżu otworu nr 4 poza obrębem objętym rozpoznaniem wykonane zostało dla osoby prywatnej wiercenie za wodą do głębokości nieprzekraczającej 30 metrów. Roboty prowadzone w ramach wymienionej koncesji udzielonej przez marszałka województwa małopolskiego były kontrolowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Przedmiotowe prace zostały zakończone. W związku z tym tutejszy urząd nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli dróg wiertniczych. W zaistniałej sytuacji wszelkie zastrzeżenia należy kierować do organu koncesyjnego, to jest do marszałka województwa małopolskiego. Podpisał dyrektor Okręgowego Urzędu Wiertniczego w Krakowie, magister inżynier Wojciech Jeżowski. Szanowni Państwo, z informacji, jakie mam ja jako sołtys,
żaden z mieszkańców Woli Lubeckiej nie korzystał, nie zlecał firmie prowadzenia takich wierceń. Te wiercenia, które zostały dokonane poza koncesją, uważam, że były nielegalne. To jest mój punkt widzenia. Zwróciliśmy na to uwagę, są tu dokumenty i pisma. Szanowni Państwo, tym pismem, tą prośbą moją zostało dokonane opracowanie, jak to mówimy, jak to jest, jak to po prostu się czyni, za pieniądze podatnika. Z tego terenu można było według tej dokumentacji, nie mówię tego precyzyjnie, bo to są wszystko dokumenty, które są w gminie, zaopatrzyć w bardzo dobrej jakości wodę pitną połowę naszej gminy przy minimalnych kosztach. Ja mam takie pytanie, komu ma ta decyzja, panie burmistrzu, służyć? Na pewno nie mieszkańcom gminy, a strategia była taka, żeby zaopatrzyć, ewentualnie zatrzymać jako rezerwę pokoleniową coś, co jest nie do przecenienia. Tyle, dziękuję. Ja przekażę Państwu te dokumenty, które panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ w sprawie zwrócił się pan radny Dębowski, ja mam gotową odpowiedź, która jest datowana na dzisiaj. Bo tak przy radzie chciałem, żeby pan Dębowski wziął, ale to odpowiem na to, co tutaj jest odpowiedzią dla pana Dębowskiego. Po pierwsze, bardzo bym prosił pana sołtysa z Woli Lubeckiej, aby precyzyjnie się wyrażał, bo przykro mi, ale nie mam takich uprawnień, żebym wydawał zgodę na odwierty. Nawet to nie leży w kompetencji gminy. I powiedzenie, że burmistrz wydał, jest wielkim nadużyciem. Dlatego prosiłbym następnym razem, żeby sprecyzować wypowiedź. I tutaj w odpowiedzi na pismo pana radnego Dębowskiego informuję, że właściwym organem administracji geologicznej w zakresie ujęcia wód podziemnych, które przewidywane zasoby nie przekraczają 50 metrów sześciennych na godzinę, zgodnie z artykułem 161 ustęp 2 punkt 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze jest starosta. O dokumenty źródłowe w tej sprawie proszę zatem zwrócić się do starosty Tarnowskiego, ulica Narutowicza 38 33 100 Tarnów. Nie jest burmistrz tutaj tym wydającym. Natomiast do mnie tu przyszło, że starosta Tarnowski orzeka, pismo z dnia 11 kwietnia wpłynęło do nas. Zatwierdzam projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego WL1 w utworach kredowych w miejscowości Wola Lubecka. Projekt obejmuje wykonanie otworu poszukiwawczego do głębokości 90 metrów. Wpisano, to jest uzasadnienie, Państwo się zwrócicie, na pewno Państwu udostępnią. Magister Agnieszka, jak dziura inspektor, w Wydziale Ochrony Środowiska, starosta. Natomiast tu jeszcze było pytanie, i to na zebraniu wiejskim, dlatego dobrze będzie, jeżeli tą odpowiedź też tutaj odczytam. Egzekucja należności gminy z tytułu kar za usunięcie drzew bez zezwolenia prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwiec 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dziennik ustaw z 2014 roku, pozycja 1619, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z artykułem 19 tej ustawy, organem egzekucyjnym obowiązku o charakterze pieniężnym jest naczelnik Urzędu Skarbowego. Egzekucja takich należności nie należy zatem do komornika.
postępowaniu egzekucji w administracji takich należności jak kary za wycinkę drzew, burmistrz jest wierzycielem. Burmistrz Rybnik wszczął postępowanie egzekucyjne w dniu 17 lipca 2012 roku, wystawiając tytuł wykonawczy oraz przesyłając ten tytuł do naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy. Postępowanie egzekucyjne w tej sprawie napotyka na przeszkody w postaci podważania przez Jadłon Army S.A. decyzji naliczającej kary oraz odnoszących się do niej wyroków sądów administracyjnych. Wzruszenie postaw prowadzenia egzekucji stało się możliwe za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 roku, sygnatura akt SK6/12, w którym Trybunał orzekł, że treść artykułu 88 ustęp 1 punkt 2 i artykułu 89 ustęp 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, dziennik urzędowy z ustaw z 2013 roku, pozycja 627, 628 i 842, przez to, że przewidują obowiązek nałożenia przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenia przez posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu w sztywno określonej wysokości bez względu na okoliczność tego czynu są niezgodne z artykułem 64 ustęp 1 i 3 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnim orzeczeniem odnoszącym się do decyzji w przedmiocie wymierzenia kary za usunięcie drzew jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2015 roku, sygnatura akt i podany jest tutaj ten wyrok. W samym postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym egzekucji kary pieniężnej burmistrz Rygic zajmował wielokrotnie stanowisko sprzeciwiające się umorzeniu postępowania egzekucyjnego czy też wstrzymaniu egzekucji. Firma się zwracała do burmistrza, mówię o burmistrzu nieosobowo, bo obu kadencji o to i ostatnie pisma kierowane były do dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w dniu 20 luty 2015 roku oraz do naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy w dniu 6 marca 2015 roku. Biorąc pod uwagę, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego skutkować będzie koniecznością ponownego ustalenia kary za wycięcie drzew bez zezwolenia, burmistrz Rygic oczekuje na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zgodnie z punktem 2 wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 ma być wydany. W załączeniu przedkłada się wyroki sądów administracyjnych odnoszące się wprost do decyzji wymierzającej karę. Wyroki te sugerowano z orzeczeń publikowanych na stronie orzeczenia NSA. Kopie akt postępowania egzekucyjnego nie mogą przekazać, gdyż akty postępowań administracyjnych są jawne i włączenie wyłącznie dla stron postępowania. To tak brzmi, ale ja na spotkaniu mówiłem z mieszkańcami, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w prostych słowach zaprzeczył rygorowi tak wysokiej kary w stosunku do czynu. I to jest ten zarzut. Potem miały to sądy orzekać w tych sprawach, ponownie wyceniając tą szkodę.
I my czekamy na te wyroki. Powiem jeszcze jedną rzecz, że jesteśmy jako strona domagająca się zapłaty kary od firmy Jabł Marmi jednym z podmiotów czekających w ogonku do zapłaty. I jak przy wszystkich innych wymagalnych płatnościach z majątku będzie to robione, nie wiem. Natomiast to jest odpowiedź i na dzień dzisiejszy tą odpowiedzią ja już nic do niej dodać nie będę. Panie burmistrzu, ja tylko zacytowałem pana słowa. Jest to nagranie, dałem zgodę, pan powiedział, to jest pierwsze. Druga sprawa. Proszę precyzyjnie powiedzieć, czy jedno pismo było z powiatu, czy było więcej pism, bo pan mówi tutaj o piśmie o wydanie decyzji. Z tego, co ja się orientuję, to pismo z powiatu przyszło w formie zapytania. I pan, tak jak było przy koncesji na badanie wydanej przez powiat na 1,8 hektara, ten pierwszy moment, kiedy się rozpoczęła sprawa z Kokoczem, też pan nie udzielił odpowiedzi. I w ten sposób dał pan zgodę, panie burmistrzu. Ja na pewno jestem daleki od tego, żeby używać kłamstwa. Ci, co mnie znają, to wiedzą. Ja zacytowałem tylko pana słowa. Sam pan powiedział, dałem zgodę. Jest to na nagraniu. Dziękuję, panie burmistrzu. Czy były dwa pisma, czy jedno, proszę powiedzieć. Czyli nie, na to niech pan nie odpowiada. Czyli było dwa pisma z powiatu, czy jedno, tak? Proszę mi odpowiedzieć, jedno było czy dwa, no bo to jest dla mnie bardzo ważne, nie? Albo kłamie urzędnik powiatowy, albo pan nie mówi prawdy. Proszę państwa, decyzję o wykonaniu otworu na studnię w terenie, który należy do firmy Jabł Marmi, wydaje starostwo powiatowe, zawiadamiając burmistrza. I tyle. I ale... my dostaliśmy zawiadomienie o tym, że wydaje decyzję. W żadnym przypadku państwo ode mnie nie oczekujcie 100 lat temu, 10 lat temu, 5 lat temu, dzisiaj i w przyszłości, że jeżeli ktoś robi dokumentację zgodną z prawem, na swoim własnym gruncie, dotyczącą inwestycji jakiejkolwiek, że będę jako urzędnik przeszkadzał w tym, żeby ktoś zrobił na terenie swojej własności studnię. Nie ma takiej możliwości, musiałbym, nie wiem, i nie przeszkodzę nikomu, czy to będzie Kumięga, czy to będzie Jabł Marmi, czy to będzie ktokolwiek, ponieważ uważam, że jest to ponad zdrowym rozsądkiem, jest to nielogiczne. I nie jest to logiczne dla mnie i nikomu nie zabronię. Zwłaszcza, że ten właściciel tych gruntów, po pierwsze, chciał je sprzedać i nie było chętnych na Woli Lubelskiej, aby je kupić. Po drugie, nie wiem, może i cena była jakaś, nie wiem. Po drugie, oczekiwanie społeczne było takie, że dobrze by było, jakby tam zainwestował ktoś i na przykład wybudował hotel. Ja nie wiem, czy jeżeli to źródło tam, jeżeli tam ta woda będzie, bo my tam wodociągu nie planujemy robić, czy nie posłuży to ku temu, aby ten teren był na takie inwestycje jakiś taki atrakcyjny. Nie wiem, nie mogę powiedzieć każdemu z państwa, że nie będziecie robić na swoim terenie nic. Nie mogę. No. A decyzję wydaje starostwo powiatowe i starosta. Jeżeli starosta przeglądnął wszystkie dokumenty dotyczące tego terenu, łącznie z tym użytkiem ekologicznym, i wydał decyzję, powiadamiając burmistrza jednym pismem,
Ja tu nie widzę. Czyli było jedno pismo, jedno słowo. Tak, no powiadomił mnie, że wydał dysk. Rozumiem. Jeszcze jedno słowo. Nie będę przedłużał, panie przewodniczący. To jest sprawa, która się ciągnie lata. Ja poświęciłem temu bardzo dużo czasu. Szanowni państwo, wybaczcie. Nikt nie z mieszkańców Woli Lubelskiej nie łasi się na ludzką krzywdę. To jest zupełnie odwrotnie. Szanowni państwo, firma Jabomarmi doniosła mieszkańców do wszystkich instytucji państwa.